Wszystko zaczęło się ponad 2000 lat temu w Ziemi Świętej. Miejsca uświęcone obecnością Chrystusa, Jego życiem, Jego męką, Jego zmartwychwstaniem, od początku były otaczane szczególnym szacunkiem przybywających tam pielgrzymów. I Kalwaria swe początki, tak naprawdę swoje źródło znajduje w zamyśle Bożej Opatrzności, która posłużyła się Mikołajem Zebrzydowskim w roku 1602, który założył Kalwarię Zebrzydowską, pragnąc takiej właśnie polskiej Jerozolimy. To miejsce nasze jest związane z Mikołajem Zebrzydowskim, który jako wojewoda krakowski, sandomierski, starosta landskoroński, kiedy odziedziczył w spadku po bracie ten zespół dworski, postanowił w 1599 roku przeznaczyć go na szpital dla rannych żołnierzy. Ufundował kościół świętego Michała w 1599 roku również. Ufundował pierwszą w Polsce Kalwarię. Z inspiracji swojej żony Doroty, która miała wedle legendy widzieć trzy krzyże na górze Żar. Rok 2017 to rok 400-lecia lokacji Kalwarii Zebrzydowskiej i wiadomo, że Kalwarii by nie było, gdyby nie Mikołaj Zebrzydowski. 400-lecie Kalwarii to też przybycie Bernardyno, bo tam też ich wtedy sprowadził. Oni byli pierwszymi kustoszami tego miejsca. Pielgrzymujemy do Krakowa, do grobu Mikołaja Zebrzydowskiego. Z tym miejscem jest związana Kalwaria. Tablica, która znalazła się w kaplicy Zebrzydowskich, przypomina o tym, że Mikołaj Zebrzydowski założył to miasto, uposażył i czuwał nad tym, aby ono się rozwijało. Przybywamy do Katedry Wawelskiej. To dla nas historyczne wydarzenie. Jest to misja pielgrzymkowa. Utwierdzamy wspaniałe relacje Kalwarii z Krakowem, z miastem królewskim. Kalwaria ma to do siebie, że można się łatwo ukryć. Wszystko to rozłożone w przestrzeni i czasie wśród tych gór i wzgórz, omodlone przez tyle serc, przez tyle pokoleń, stanowi jak gdyby żywy skarbiec wiary, nadziei, miłości ludu Bożego tej ziemi. To było w 10. rocznicę zamachu na Ojca Świętego. Jan Paweł II odprawiał wtedy mszę świętą na rynku krakowskim. I wtedy w Krakowie mówi, że przyszedł podziękować za biały marsz i Matka Boska Kalwaryjska przedłużyła mu kalwaryjskie dróżki i może dalej pielgrzymować. Zatrzymał się tutaj przed kościołem świętego Józefa w Kalwarii, przemówił do pielgrzymów, pobłogosławił ich i pobłogosławił też tę figurę świętego Józefa. I ona jest pamiątką pobytu Ojca Świętego w Kalwarii. Firma Mebloform powstała w 1935 roku. Od samego początku swojego istnienia związana nieprzerwalnie z Kalwarią Zebrzydowską i z tradycją stolarską, która istnieje tutaj od wieków. Od samego początku duży nacisk stawiano na jakość. Mebloform jest to firma, która zajmuje się na rynku niemieckim, austriackim, szwajcarskim, francuskim, w krajach Beneluxu także, generalnym wykonawstwem obiektów hotelarskich klasy lux. Firma w przeciągu całej swojej historii, przeszło już 85-letniej, zajmowała się produkcją różnego rodzaju mebli. Można wspomnieć tutaj m.in. O takim znaczącym, historycznym wydarzeniu, jakim była produkcja drzwi do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kalwaria Zebrzydowska to znany, popularny region, tak na mapie polskiego katolicyzmu i biznesu. Kalwaria, mimo tak małego regionu, znana jest na mapie też i polskiej edukacji.
Tutaj mamy wyższą uczelnię teologiczną. Oprócz katolicyzmu wspaniały biznes. Biznes, meblarstwo i szewstwo. Stąd też warto do Kalwarii przybyć. To jest but zrobiony przez mojego ojca w latach 50. Takie buty nazywały się narciarki i tylko w takich butach się chodziło w zimie. Ojciec założył zakład już tutaj, ma w 47 roku, ma dokumenty, umowę spisywał z uczniem. I ciekawostka jest, nie pisze mistrz, tylko pryncypał. No, ale jest wynagrodzenie, jest wszystko. Kalwaria to mniej więcej w połowie jest szewców i w połowie stolarzy. I stoi jednak na tym drobnym, takich drobnych tych zakładach. Babliczki są takie 20 osób, wtedy w tej chwili jest koło 50. Natomiast stolarzy się rozproszyło po gminie. Historia stolarstwa w Kalwarii Zebrzydowskiej została zapoczątkowana w momencie, kiedy zaczęto budowę klasztoru. Był to początek XVII wieku. Cech zrzesza około 200 członków. Jest niestety tylko 9 szewców, kilkudziesięciu tapicerów. W większości to są zakłady rzemieślnicy stolarzy zajmujący się stolarstwem. W cechu znajduje się stała wystawa meblarstwa i tapicerstwa. Jest Kalwaria wypromowana przez światowicę UNESCO, ale tu również funkcjonują mieszkańcy. I naszą powinnością jest troska o infrastrukturę. To pierwszy region w powiecie, który się de facto zgazyfikował, a więc strategia ekologiczna, strategia infrastrukturalna, inwestycje kubaturowe, kanalizacyjne, wodne, drogowe. Mamy kreatywny zespół w urzędzie, zespół do pozyskiwania środków. Wspomnę, że tylko w tej kadencji pozyskaliśmy około 8 milionów środków na infrastrukturę, mamy szkolnictwo. Liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika powstało w 1945 roku, cieszy się więc ponad 70-letnią tradycją. Dumą naszej szkoły są absolwenci, którzy zdobywają liczne laury i liczne osiągnięcia. Powstało Towarzyszenie Absolwentów naszego liceum, które będzie starało się przybliżać losy naszych absolwentów oraz upowszechniać wartość edukacji poprzez spotkania z ludźmi, którzy zdobyli wykształcenie, które pozwoliło im osiągnąć sukces. 20 lat temu dane mi też było uczestniczyć w wspaniałym jubileuszu stulecia funkcjonowania zespołu szkół zawodowych. W tych zespołach szkół zawodowych edukują się przyszli biznesmeni, stolarze, szewcy, krawcy. Więc myślę, że to są te główne walory, które kreują właściwy wizerunek rozwoju miasteczka i gminy. W okresie międzywojennym to działalność rzemieślnicza, stolarska polegała na tym, że tworzono wspaniałe rzeczy. Oto taka papierośnica, która została stworzona przez jednego z stolarzy, pana Halczuka. Tutaj jest pojemnik na okulary, na zapałki, na różnego rodzaju puzderka i różnego rodzaju pojemniczki. My te wszystkie rzeczy zbieramy, kolekcjonujemy tutaj, chcemy je pokazać. Zapraszamy do świętowania na okoliczność 400-lecie lokacji miasta. Każdy z nas Bernardynów formację do kapłaństwa odbywa pod opieką Matki Bożej Kalwaryjskiej. Każdy tu przygotowuje się do święceń kapłańskich. Dlatego to miejsce dla każdego z Bernardynów jest szczególnie drogie i bliskie. Dla mnie osobiście jest o tyle drogie, że mam do spłacenia Panu Bogu ogromny dług wdzięczności za podarowane na nowo życie i zdrowie. I mam świadomość, że to wszystko stało się dzięki stawiennictwu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Dlatego swoją misję pojmuję jako spłacenie długu wdzięczności tej, która na tym miejscu króluje, uzdrawia i pociesza. Dla mnie Kalwaria jest wielkim przeżyciem i wyróżnieniem. W Kalwarii pracować to jest wielki zaszczyt.
Ja z tego się bardzo cieszę, że mogę służyć pielgrzymom szczególnie.